Rozdział 18. Co apostoł Piotr przepowiedział o ostatecznym sądzie Bożym. Obaczmy teraz, co też apostoł Piotr o tym sądzie napisał. Przyjdą w ostatek dni naśmiewaniem naśmiewcy, chodzący wedle własnych pożądliwości swoich i mówiących, gdzie jest obietnica obecności Jego. Albowiem odtąd, jak ojcowie zasnęli, tak wszystko trwa od początku stworzenia. Bo tego chcący nie wiedzą, iż niebiosa były dawniej ziemia z wody i przez wodę ustanowiona Słowem Bożym, przez które świat, który wtedy był zatopiony wodą, zginął, które zaś teraz są niebiosa i ziemia, tym, że Słowem odłożone są, mając być zachowane ogniowi na dzień sądu i zaśnienia niepobożnych ludzi. To jedno zaś niech wam tajno nie będzie, najmilejsi, iż jeden dzień u Pana jako 1000 lat, a 1000 lat jako dzień jeden. Nie odwłaczać Pan obietnicy, jako niektórzy odwłaczanie uważają, ale cierpliwie znosi dla was, nie chcąc, aby który zginął, ale żeby się wszyscy do pokuty nawrócili. A dzień Pański przyjdzie jako złodziej, który niebiosa z wielkim szumem przeminą, a żywioły go rejące rozpuszczą się, a ziemia i dzieła, które na niej są, popalone będą. Gdy tedy to wszystko przepadać będzie, jakimi wam potrzeba być w świętym obcowaniu, oczekiwając i śpiesząc się do obecności Dnia Pańskiego, przez które niebiosa gorejące rozpuszczą się i żywioły od gorącości ognia wygotują się. Lecz nowych niebios i nowej ziemi wedle obietnic Jego oczekiwamy, w których sprawiedliwość mieszka. Nic tu apostoł nie powiedział o zmartwychwstaniu umarłych, lecz zaiste sporo o zgubie tego świata, a wspominając tutaj o stworzeniu świata przed potopem, staje się, że upominał nas w pewien sposób, iż byśmy wierzyli w przyszłą zgubę tego świata pod koniec czasów. Albowiem mówi, że i wówczas zginął świat, jaki był wtedy, i to nie tylko ziemi okręg, lecz też i niebiosa, przez które oczywiście rozumiemy te niebiosa powietrzne, których miejsce i przestrzeń pokonała była wzrastająca woda. Całe więc albo prawie całe przestworze powietrzne, które nazywa niebem albo raczej niebiosami, lecz oczywiście niebiosami tymi najniższymi, nie owymi najwyższymi, gdzie umieszczone są słońce, księżyc i gwiazdy. Zamienione zostały w jakąś wilgoć i w ten sposób razem z ziemią zginęło, bo pierwotny kształt ziemi zburzony przecież został przez potop. Które zaś teraz są niebiosa i ziemia, mówi apostoł, tymże słowem odłożone są, mające być zachowane ogniowi na dzień sądu i zginienia niepobożnych ludzi. A przeto te niebiosa i ta ziemia, czyli ten świat, który na miejsce tamtego, co zginął w potopie, z tejże samej wody odłożony jest, zachowany jest też ogniowi ostatecznemu na dzień sądu i zginienia niepobożnych ludzi. Nie waha się bowiem i o ludziach mówiąc użyć wyrazu przyszłe zginienie z powodu jakiejś wielkiej odmiany, jakkolwiek natura ich nawet w mękach piekła ma pozostać niezmieniona. Mógłby ktoś zapytać, jeśli po dokonaniu sądu świat ten się spali, to zanim na jego miejsce niebo nowe i ziemia nowa odbudowane będą, gdzie podczas spalania się świata podzieją się święci, skoro ci, mając ciała, w jakimś miejscu cielesnym koniecznie znajdować się muszą. Odpowiedzieć możemy, że będą wtedy przebywać w górnych częściach atmosfery, dokąd tak samo nie wzniosą się płomienie owego pożaru, jak nie wzniosły się fale potopu. Będą przecież święci posiadać takie ciała, że tam przebywać będą, gdzie zechcą. I nie ulękną się ognia pożaru onego ci, co nieśmiertelnymi i nieskazitelnymi się staną, skoro skazitelne i śmiertelne ciała trzech mężów w piecu ognistym żyć mogły, nieuszkodzone.